spadkobiercy. Występują Jonathan Owens w roli Jonathana Owensa, Arthur Andrews, George Owens w roli George'a Owensa, Robert Górski, to był po mnie, a ja byłem po mnie. Billy Owens w roli Billego Owensa, Marcin Wójcik, Dorin Owens w roli Dorin Owens, Joanna Kołaczkowska. Warren, przyjaciel rodziny Owensów, w roli Warrena Wojtek Tremiszewski. Ken Haley, narzeczony Dorin, w roli Kena znany Wojtek Kamiński. Harriet Ferguson, była agentka FBI, w roli Harriet Ferguson, Agnieszka Marylka Litwin-Sobańska. Harry, brat Harriet, w roli Harry'ego Michał Wójcik. Frank Delay, w roli Franka Delaya Janusz Rewers. John McPherson, frontowy przyjaciel, towarzysz Jonathana i Delaya, w roli Johna McPhersona Piotr Bałtroczyk. I doktor Dreyfus, w roli doktora Dreyfusa Marek Grabie. Spadkobiercy. Rozdzierająca scena, naprawdę. Ja to nie mogę mieć z nami. Poczekaj, bo zrozumiałem, to nie mogę, a dalej tego... Wyrzucili mnie z FBI! Powiedzieli, że sobie nie poradziłam z akcją złota. A poradziłaś sobie? Nie. Aha. No to widzisz to. Jak mogli mi to zrobić? Przecież co ja będę robiła teraz w życiu swym? Jak to co będziesz robiła? Będziesz na przykład składała moje ubrania, słuchaj. Będziemy wiedli żywot spokojnych byłych milionerów, bo wiesz, że ja nie mam ostatnio pieniędzy troszkę i prawdę mówiąc też liczyłem trochę, że z twoich pieniędzy jakoś się da wyżyć. Z tych, troszeczkę które... mam. Odłożyłaś z tej pensji? Bo widzisz, ja ze swoich nie odłożyłem. Mam bransoletkę, mam kolczyk. Pelisę. Myślisz, że to nam na długo wystarczy? Gdybyśmy chcieli razem prowadzić życie, nie martw się, jakoś to będzie. W gorszych sytuacjach. Jonathan, po tylu latach poświęceń, tylu latach, wiesz... Oczywiście, wiesz, no jesteś... Za wysoko nogę podniosłem. Ale potrafię jeszcze podnieść, widzisz? Nie, ale to jest oburzające, żeby najstarsze agentki zwalniali ze służby. Przecież jak tak można z człowiekiem, który 40 lat służył tej agencji? Wykrył niejedne narkotyki węchem na lotnisku. A teraz tak wyrzucić na bruk, to jest koszmarne państwo. Żadnego szacunku dla człowieka pracy. To
cholera, ja może bym coś kandydował gdzieś, bo to jest... Ty nawet tak wyglądasz, żebyś mógł kandydować. Myślisz, że mógłbym się dostać do Senatu? Wtedy bym ci załatwił pracę w FBI. Ja właściwie nie wiem, czy ja chcę tam wracać. Tam po są czymś takim. Wiesz, że tam teraz wprowadzają zajęcia dla agentek trzeciego wieku, tak zwane. I tam myślę, że mogłabyś służyć swoją radą, opowiadać im, jak kiedyś nogę podnosiłaś. Nie, bo nie pokazywać przecież. Czyli chodzi. Praca siedząca, za biurkiem. Raczej tak, a co, chciałabyś pochodzić? Wiesz. Mogłabyś też chodzić wokół biurka, nikt by ci nie zabraniał. Byłabyś wolnym człowiekiem. Nie płacz. Tyle akcji. Tyle wspomnień. Ja też umoczyłem na giełdzie strasznie. Wiesz, jak a propos akcji, no to powiedziałeś, że... Tak. Tyle przydybanych. Czego? Przydybanych? Złapanych, wiesz. Tak to w waszym slangu znaczyło tak, że... Nie, martw się, jakoś to będzie, Kruszynko, znajdzie... Kruszynko. Nie, martw się, prosiaczku, jakoś to będzie. Wiesz, znajdziemy jakąś pracę, naprawdę. Na lotnisku ci znajdziemy, tam podobno... Wie... Co się stało? Harriet. Uryn, straciłam pracę. Jak to się stało? Właśnie nie wiem. Wyrzucili ją z roboty. Znasz tych ludzi? No tak, to moi szefowie. Widzisz, od razu ci weselej, jak Warren przyszedł. No. Ale od Wyrtka. Nie martw się. Od praca. Od Wyrtka przychodzę. Wyrtek powiedział, że tu jest szum i płacz. To mój. To twój szum, płacz. Teraz to już nasz wspólny. Kiedy popatrzymy razem, od razu będzie lepiej. Nie, ja nie będę wył, no dajcie, że spokój, ileż tu można. No. Ty nas pocieszaj. Uraniesz mi tyle życia spędziłam. Jasne, te zastrzelone osoby. Te aresztowania, to szpiegowanie. Ile ty się ludzi napodglądowałaś. W sumie macie rację. Jaka masakra. Nie, chcę, mam okulary. Że mi nie wycieknie. Łamek, pocież mnie. Pocieszasz. Nie też. A dobra, nie, ją tylko. Czasem odrzucenie jest jak jojo. O, masz. Opuszcza dłoń, ale dzięki temu opuszczeniu ma szansę pocałować trawnik, nad którym tym jojem się bawi. Ten ktoś. Więc patrz przed siebie i szukaj zieleni. Po co to FBI? Harriet! A kuku. Widzisz, co mam dla ciebie? A kuku, baba, baba. A co to jest? To jest marlenka. Maleczka wudu? Nie. To znaczy, z wudą to ma trochę wspólnego, ale to nie jest laleczka taka, jaką myślisz. Ja wiesz, w dzieciństwie babcia mnie tym pocieszała. Jak byłem jak? Smutny. Pokaż jak. Ona tak robiła. Nie. Koci, łapci, pieski, coś tam. A Jonathan wtedy kręcił jej warkocze i w ten sposób się uspokajał. Z takich krótkich? Nie, babci warkocze kręciła. Tak, babci. Nie, z takich krótkich się nie da kręcić warkocze. Ale gleść warkocze, tak? Marlenka, wiesz, popatrz, jaki ona ma sympatyczny wyraz twarzy, widzisz? Nie przypomina. Ona troszeczkę Wietnamkę mi przypomina z twarzy. A? Nic nie jest przypadkiem. Nawet włoski ma podobne, takie proste. I plecy. A dlaczego ona jest naga? Co? Bo zgubiła ubrania. Dlaczego ona jest naga? Mówiłem ci, że babcia mnie pocieszała, prawda? Co to, echo? Billy? Witaj, Frank. Każdego się spodziewałem.
Baracka Obamy się spodziewałem, ale ciebie nie. Pięknie wyglądasz. Dziękuję za szczerość. Wreszcie ktoś docenił. Każdy tylko szydzi i szydzi. Gdyby nie John Wayne... Byłbym ja. Tak. Zawsze cię lubiłem. Billy, zaskakujesz mnie. Tak. Kiedy umarł Sinatra, zostałeś jedynym Frankiem, który się liczy. Bo szwajcarski już się nie liczy. Billy, zaskakujesz mnie swoją wizytą. Zawsze cię nienawidziłem. Teraz jestem ciekawy. I vice versa, Frank. Niestety przyszedł taki moment, kiedy muszę, choć jest to dla mnie trudne, poprosić cię o przysługę. Widzisz, Billy? Widzę, Frank. To dobrze, że widzisz. Przyszła koza do Franka. To co? Doceniłeś, że nie powiedziałem baran? Słucham? Doceniłeś, że nie powiedziałem baran? Nie. Kiedyś bym tak powiedział, ale... Napijesz się czegoś? Frank? Może obierę go diabłka? Nie posprzątała tam moja służba. Jakiś kermit. A nie kermit. Co to jest? Niebieski kermit. Frank. Rośnie we mnie ciekawość. Wiem. Już postaram się ją ugasić. Mamy problemy w rodzinie. Wiem i bardzo mnie to cieszy. Wiem, dlatego tu jestem. Zawsze chciałem zobaczyć tą rozdziawioną gębę z cygarem w środku. Frank, mój brat George postanowił ratować naszą rodzinę. Nie wierzą we mnie. Powiedzieli, że moje interesy przyniosły kryzys. Coś słyszałem. U was kryzys, czy w Stanach kryzys? Wszędzie, na całym świecie. Mieliśmy... A więc to od was się zaczęło. Miałem świetny pomysł na biznes. Po prostu ludzie się zabijali, chcieli kupować. Po prostu tworzyliśmy tego mnóstwo. Jaki biznes? Jaki? No właśnie, genialny pomysł, po prostu genialny pomysł. Można to robić dalej, tylko nikt mi nie chce uwierzyć, nikt nie chce zainwestować. Biznes jest świetny, ludzie to kupują. Jedynym problemem jest to, że to jest trochę okresowe. Co to jest? Co? Po prostu drążymy dynię na Halloween. Po prostu jest tak, że przyżre, a potem jest rok posuchy. A ma takie zęby, że żre, no. 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 I powiem wprost, potrzebowałbym pożyczki. Potrzebuję pieniędzy, potrzebuję mamony. Potrzebuję forsy, potrzebuję dolarów. Potrzebuję tego, żeby ktoś we mnie uwierzył. Chcę pokazać swojej rodzinie, że jeszcze mnie na wiele stać. Kasa, mówisz. Kasa. Kasa. Wiesz co? Pieniędzy. Wiesz co wymyślił mój brat George? Że będzie kręcił serial o naszej rodzinie. Co ty gadasz? Naprawdę. I jak się będzie nazywał? Mamy w domu pełno... Zaatakowały nasz dom wszy. Coś słyszałem. Więc serial się będzie nazywał Everything. Czyli wszystko. Głupie, nie? Międzynarodowa nazwa. Jest. Międzynarodowa nazwa. Billy, twój brat zawsze imponował mi swoją głupotą. Tak jak cała twoja rodzina, ale skoro ty przyszedłeś do mnie, to pieniędzy ci nie dam, ale możemy się inaczej dogadać. Jak? Może pomogę ci finansowo, ale najpierw coś dla mnie zrobisz. Ja? Dla ciebie? Tak. Co tylko zechcesz. Będziesz wtyczką w rodzinie Owensów. Będziesz kretem. Moim kretem. W kopcu Owensów. Będziesz rył tam pod nimi, uśmiechał się, a podgryzał korzonki.
Myślisz, żebym się do tego nadawał? Kocham swojego ojca, nie kocham brata. Słuchaj, zrób takie ślepe oczy i tak. Stary, doskonale, doskonale. Ha. Twoja rodzina cię wkurza, tak? Tak. Powiedz, za co cię wkurza Jonathan? Wyrzuć to z siebie, Jonathan, no. Jonathan to stary pierdoła. Mocniej. Niby mój ojciec, ale ciągle chodzi. Nic tak. Mu do głowy nie przychodzi, chodzi. Teraz jeszcze się spiknął z tą, wiesz, tą taką, co... Taka cizia, taka lekko przy kości, co w tych różowych chodzi, wiesz. Straszne. Wyjadają sobie z dzióbków. Mają z czego wyjadać. Połóż się na moim futerku, połóż się. Żenada. A na przykład George czym cię wkurza? George? Wyrzuć to z siebie, no. On nie musi mnie wkurzać. Chcę poczuć twoją nienawiść do nich. Wkurza mnie tym, że zaskarbił sobie zaufanie ojca. A ma same głupie pomysły. Omotał całą rodzinę i próbuje ich namówić do głupot. Zamawia jakichś reżyserów, jakichś kogoś. Włażą z kamerami pod prysznic. Wyobrażasz to sobie? Tobie weszli? Nie. Ze mną to pół biedy. Weszli do Dorin. Billy. Przekonujesz mnie powoli, przekonujesz. A jeszcze kto tam cię wkurza najbardziej i czym? No kto? Ten z Czechosłowacji. To jest dopiero dramat. Koleś nie potrafi nic zrobić. Siedzi jak taka chuba na naszej rodzinie. Ciągnie kasę. A jak trzeba się ożenić, to nie. Masz rację. Czechosłowacka chuba. Tak. Bym powiedział Kuba, ale chciałem powiedzieć chuba. Chuba. Czyli co, Billy? Będziesz dla mnie szpiegował? Podgryzał w tym kopcu Owensów? Będziesz? Dotarłem do takiego momentu, że za $1000 zrobię wszystko. Bardzo się cieszę twoim szczęściem, nie wiem, czy jesteś w stanie w to uwierzyć. Nie, no jestem w stanie, no bo aż trudno się nie cieszyć takim wielkim szczęściem. Harriet, słuchaj, teraz taka piękna dziewczyna. Wyrzucili ją z tego FBI, słusznie w sumie, ale chodzi o to, że no nie spodziewałem się, że jeszcze coś takiego mi się przydarzy. Wiesz, że to takie się... Wreszcie! Dawno nie widziałem cię aż takiego skowroneczka takiego. Przecież cały ten dom lśni tą radością twoją i no bo Harriet. Jest powód do lśnienia. Poza także... tym ona bez tego FBI też co jest... Co to jest? Nie przerywaj. Torebka. Nie, nie to. A co? Co ja słyszę? A ja nie wiem, co ty słyszysz. Dotarły do mnie słuchy, że ty masz romans z Harriet? No! Czap, nie? Cholery jasne. Co to jest? Torebka, mówiłem ci już. Co? Nie o to pytam. A o co pytasz? O Harriet pytam! No i co, że co? Nie co? Reagujesz? Nie, no na ciebie mogę zareagować, o co ci chodzi? Reaguj! Co się czepiasz i mi drinka wylewasz? Uważaj, bo masz za ładną czerwoną sukienkę. Masz! Rzuć! Ale... Co to jest? Torebka. Masz za... Śmigaj po nią! Co ty tutaj przychodzisz i mącisz? Ty śmigaj po nią! Twój tata wreszcie chwyta wiatr w żagle, jest, ma drugą młodość przeżywa. Ja nie chcę, żeby on chwytał jesteś wiatr w żagle! Jesteś zazdrosna, bo ci nie idzie z Kenem! Nie! Tak! Idzie mi z Kenem! Nie idzie ci z Kenem, on się stąd wyprowadził i chce pracować jako ktoś inny, a ty jesteś strasznym flakiem! Idzie! Nie jesteś? Idzie mi z Kenem! No to idź do Kena. Idźcie z Kenem. Ty nawet nie wiesz, jak mi z Kenem idzie! Jak możesz? Jest ciężki czas. Kryzys następuje. A twój tata się świetnie bawi. Ty jesteś... Yeah, Johnny! A ja tych jabłek nie myłam! Musisz jednak do końca dobrze nagrało. I zachorujesz, mam. A Harriet ci nie przyniesie lekarstwa, bo ją będą bolały korzonki, bo ma 40 lat i jest starszą panią, która potrzebuje syropy łykać. Nie, i będziesz umierał, tatusiu, zobaczysz. Głupia ci, że będziesz miała matkę w swoim wieku. Nie w swoim, bo ja jestem starsza od niej. O, widzisz, ja to nie cię mam... boli. Nie, to mnie nie boli, ja nie mam żadnego...
żadnego problemu, żeby się przyznać, ile mam lat, ale ojcze, to jest żenujące. Czekam na ten moment, aż powiesz do Harriet, mamusiu. Nie pluj na mnie resztkami jabłek, tato, proszę cię. A ja zębów też nie myłem. Warren! 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 Obudź się! Warren! Warren, Warren, bardzo cię proszę, reaguj, jestem to nie może... Jestem zgorzkniała, nic tu nie wychodzi. O, mój tata jest szczęśliwy. Nie jestem zgorzkniała. No jesteś, tak jesteś. Daj spokój, wszystko jakoś będzie. Po prostu palmy. Bo co, że jak niby... A ja tej zabawki nie myłam, tak? Co mu chciałaś powiedzieć? Cicho, przepraszam, tu się naprawdę wydarzyła straszna rzecz. Uderzyłam go w łysinę. Przepraszam. Spokojnie, ta ale łysina się... nie pierwszy taki cios głupiej zabawki przyjęła. Jako pokuta możesz iść pozmywać naczynia i się trochę uspokoi. Rozwaliłam mu oczy. Tak, tak. On jest teraz oślepiony miłością. Boli cię? Tak, boli, ale jestem przyzwyczajony. Ojcze, przestań, pokaż. Ja sobie... O kurde. Przepraszam. Spokojnie, nic się nie stało. Jeżeli to rozładowało atmosferę, to jestem szczęśliwy. No rozładowało. Kiedyś, bardzo. Dawno temu... Nie, nie, mi się podoba, że twardo do tego podchodzisz, tak, wiesz? Tak, słuchaj. Nie, za dużo sobie ostatnio pozwala. Uważam, że wszystkich próbuję ustawić. Zostały jeszcze resztki oczu. Totalnie nie zna. La, 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 la. Masz to nakręcone? Miałeś tą scenę jak stary z tamtą... Miasto wjeżdża! Biorę to! Zatwiłeś scenografię do filmu? Los Angeles to jest trzęsienie ziemi co chwila. Się zmienia krajobraz, człowiek wyjeżdża z miasta, naprawdę potem trzęsienie... Nie sądziłem kiedykolwiek, że będziesz tak sprawnym zarządzaczem projektu artystycznego. Ale mamy kapitalny materiał. Myśmy kręcili jak nasz ten Jonathan z tą... Całą... Harriet się tam miziali. Masz to? Masz to? No. Super. Ekstra. To pójdzie w porze największej oglądalności. Stary dziad zgłupiał przed pierwszą. Zakochał się w pierwszej, co przedni majtki zdjęła. Ocenzurowałem trochę. Naprawdę nie przesadzaj, Josh. To naprawdę jest dobra wiadomość dla Johna. Ocenzurowałeś? Trochę ocenzurowałem. Czyli co zrobiłeś? Znaczy, no bo tam wiesz, było mizianko, całowanko, no to całowanko wyrzuciłem, zostawiłem mizianko. Co znaczy mizianko w twoim języku? Pokaż. O Jezus. Przestańcie o tym mówić. Musimy coś lepszego jeszcze złapać. Dobra. No dobra, mieliśmy coś kręcić, tak? Teraz kręcimy taką scenę. Ja gram Kena cały czas, tak? Że? Ja gram Kena cały czas. No tak, bo Ken to jest w ogóle, prawda, nieudacznik. Wszystko spartolił. Teraz tak, jak ty by to zrobić? Co, jakby was mogę coś zrobić w planie amerykańskim. Co? Nie wiem. Jaki to jest plan amerykański? Nie wiem, czytałem w gazecie, mówi się plan amerykański. Bez twarzy? Nie. A nie, odtąd w ogóle. Tak. Dobrze, dobrze. Teraz idziemy tak. Spotykacie się... Przepraszam, panie George'u, tak? Taki mam pomysł, może dziwny. To jest taki mały staniczek z zabawki wypadł. Ja mógłbym go nakręcić na zbliżeniu, by się wydawało, że to jest duży stanik wtedy. Dobra. Nie wiem, co dalej, może taką małą Godzillę, co wchodzi tam... Zawsze możemy to domontować do czegoś. Teraz uwaga. Dobra. Robimy tak. Ty idziesz, a ty jesteś, prawda, kim ty możesz być, żeby to się oglądało? No Kenem, ciołkiem, ciapą. Ciapą. Wychodzę z bagażnika. Czego? Z bagażnika jakiegoś. Trabanta. Nie, lepiej zrób ex tego. Ekstazę? Nie eks-męża, tylko ekshibicjonistę. A ona się przestrasza? Tak. I gdzieś ucieka. Dobrze. A ty ją gonisz. A ja ich gonię. Dobra. Ty ja idziesz, może wyskoczysz za czegoś, no nie? Idziesz, zbierasz kasztany dla dzieciaków, żeby sobie robiły koniki w przedszkolu, a wtedy... Ja wyskakuję za ukrytego krzesła. Tak, to jest krzak, tak, to krzesło. Tak, tak. A można to podzielić na dwa ujęcia, czy... Jezu, człowieku, już gramy. Dobra. Jeszcze raz, bo mi przerwał doktor Dreyfus. Dlaczego? Nie ma kasztanów? Nie, bo ja miałem do tego miejsca ujęcie, a później myślałem, że z drugiej strony... No Dorin, no grasz albo co robisz? Idę, zbieram kasztany. Zbierasz kasztany? Dobrze? To nie jest kasztan. Przepraszam. Dorin!
Jestem gotowy do zamążpójścia. Stop, 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 stop. To nie, nie, to idiotyczne jest. I muzyczkę taką. Fajnie. Jeszcze się wywaliła. A nie, wlazła specjalnie. Nakręć to, ale i tak to wywalimy to. No, mądre to było. Dobrze mądre zagrałam? To... Co? Świetnie. Dalej, dalej. Co teraz czujesz? Nie przerywaj. Wypuśćcie mnie! Nigdy! Damy ci tylko ryż do jedzenia! Ha, ha, ha! Otwórzcie te trumny! Zawsze już zostaniesz tam. To nie ten film. Bez nie? sensu. Nie, ale nie. Emocje były. Nie, 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 nie. Wszystko źle, wszystko źle. Co się z tobą dzieje? Wszystko źle. Ty dobrze. Co się z tobą dzieje? Ty dobrze, ławka dobrze, kamera dobrze. Niestety jest po prostu... Dobra, wychodź na wolność, ale szybko, bo nam się ławka kończy. Słuchajcie, to nie chodzi o to. Scenariusz jest kapitalny, ale jest jedna postać po prostu do chrzanu. Do chrzanu. To jest postać, nie będę wskazywał palcami, ona jest ubrana na czerwono. Ja? Co? Ja? Nie, ja. Ja jak stanę pod słońcem, czerwony. Ja. Janda. Nie, no oczywiście, że ty, no a kto? Beznadziejna jesteś. Jesteś za mała, jesteś w ogóle do chrzanu. Trzeba znaleźć jakiegoś lepszego aktora. Żeby zagrał Dorin. To by się tak przydał ktoś taki... Bardziej graj emocjami, bardziej emocjami. Nie, to już w ogóle jest na wysypisko. Czy jest potrzebna jakaś taka aktorka... Ty z siebie świnia jest, wiesz, naprawdę. To jest film, musisz ulec mojej wizji. Ty przeżywasz teraz jakiś dziwny okres, jesteś zupełnie niesamowity, jesteś niepozbierana. A, to wszystko tłumaczy. Z dystansu się troszeczkę, czemu ty nie zagrasz? To wszystko tłumaczy, dziwny okres. Krzyczysz, szukamy jakiejś blondyny wysokiej z nogami pod szyję. I niech udaje robota. Tak, nie. I to jest miejsce, drodzy państwo, i czas na naszego gościa. Zapraszamy na scenę Monikę Richardson. Słyszałaś, kogo zagrasz, prawda? Tak. Generalnie jest tak, że Ken się nie sprawdził w roli Kena, zastępuje go Warren. No, niestety Dorin w roli Dorin też okazała się słaba i niestety będziesz musiała ją teraz zastąpić. To jest reżyser, on ci pokieruje, on ustawi całą twoją rolę i całą twoją kreację, okej? Okay? Tak jest. Monika Richardson! O, o! I kogoś takiego żeśmy szukali. Dzień dobry. Bardzo mi przykro, bardzo mi przykro. No normalna sprawa w tej branży. To znaczy ja od razu wiedziałam, że... Tak? Jest niedobra, nie, jest do niej szansa. Za duże piersi. Co, co? Bardzo zła proporcja. No i akurat wysmalcujesz. Piersi tak akurat w porządku. Nie, fajną za duże. Pracę w pralni. Co kto lubi, no ale nie to jest najważniejsze, ważne co jest w głowie, prawda? Już no. Dobrze, to jest Joanna. Nie wiem, czy znacie Joannę. Joanna, poznajcie się. Cześć, to jest, no, no i od razu to zaczęło hulać. Cześć. No. Widziałem cię w tym filmie z aligatorami, naprawdę. No. Arczy czat. Nie, ja tak tylko. Teraz jest tak, robimy scenę taką. No. Pomożesz mi? Jesteśmy na torze wyścigów końskich. Tak. Znaczy konnych. I teraz tak, to jest przeszkoda. Aha. To jest przeszkoda. Ty sobie siedzisz na widowni, jesteś, prawda... hrabianką albo kimś... Aspen. Aspen, umiem, jesteśmy w Aspen. Umiem. Ty siedzisz... ty grasz konia. To jest przeszkoda. Teraz musisz przez to przeszkodę... To jest postawiłeś takie symboliczne, tego... symboliczne ukazanie domu Owensów, tak? Ken ciągle biegnie z Czech i skacze dla Dorin, tak? O, tak. O. Bardzo, tak, tak. Bardzo dziękuję, nic nie będę musiał grać. A to nie chodzi o wesele? Że konie biegną na wesele? Przez przeszkody. O, no tak, bo się śpieszą na ślub. Jak w komedii romantycznej, że zawsze są przeszkody. Nie, bo ja wiem, że on to spieprzy. Który? Który z nich? Ten w białym? Co mam zrobić? Spróbuj to spieprzyć tylko. Zobaczy, co się tu będzie działo. Przepraszam, nie, nie. Przepraszam, ja tak nie siedzę. Wydaje mi się, że są aktorskie kreacje, których nie spieprzy nawet najgorszy operator. Spokojnie. Ja bym tak nie Pilnuj siedziała. Go. Tak. Pilnuj go, Tomek, bo to... Tak? No, to jest tanie. I tego. Celowo nie wzbudzam zaufania, to jest taki mój kamuflaż. No chyba, że tak. Ale ostrzegam cię. Mam na ciebie oko. Ostrzegasz mnie? Ależ... Ostrzegam. Dobra, i on teraz biegnie. A co ja robię? Tak, postawiłaś na tego konia... Carino. Carino, $1000. $1000. I robimy tak, że on przeskacze przez przeszkodę, ale niestety przewróci się, jak przebiegnie. I ty tego konia pocieszasz, żeby jeszcze raz, musisz go namówić, żeby jeszcze raz skoczył. Ewentualnie składam mu kark jakby... Tak. Okay. No to już... Może masz przy sobie kostkę cukru? Dobra, spoko. Mamy to. Mamy. Ja jestem takim reżyserem, że dużo daję aktorom do roboty. Uwaga!
Georgie, koń w marynarce, czy jest taki już po trzecim okrążeniu? Czy on się wabi jakoś? Możesz zdjąć. Karina. To jest, weź podtrzymaj. To jest przeszkoda, przeskakujesz, przewracasz się, aktorka podbiega, pociesza konia i mówi, że musisz skoczyć jeszcze raz, bo wtedy wygra. Dobra. Panie reżyserze, a czy zamiast konia to nie lepiej kręcić blondynę po prostu? Blondynę sobie osobno nakręcę sam u siebie w domu potem. Ojej, ojej, ojej. Dobra, uwaga. Trzymam kciuki. Karino! Karino! Patataj, 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 patataj. Karino! Karino! Jest, jest, mamy. Karino! Karino, nie ruszaj się! Nie ruszaj się! Nie, nie harcz, nie harcz. Halo, nie harcz. Ja ci zaraz poluzuję tutaj tę uprzęż. Ja bym nie luzowała. Lekarza! Jesteś taka piękna, uratuj mnie. Będziesz jeszcze skakał przez największe przeszkody, Karino. Tak, tak tego pragnę. Ja wierzę w ciebie, to nie harcz. Nie, nie. Przepraszam, przepraszam chwileczkę, teraz biegnie stara kobyła. I przeskakuje. To możemy to zobaczyć? No, dajesz, no. Jaćka! Jest, no. A. Yes. No i pędź, pędź, pędź. To jakaś masakra! Gdzie jest lekarz? Wielka Pardubicka! Tej nie ratujemy, bo złamała nogę. Ja już ozdrowiałem! O, lepiej się poczuł. Może niech on jeszcze raz skoczy. Trzeba go zmotywować. To on ją stratuje, będzie skoczył. O! Dawaj, Karino! Super. Stratuję ją. Chodź, 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 chodź tutaj, tutaj bliżej. Pod, ten, pod przeszkodę, pod przeszkodę. Leś! Biegnij już jak będę biegł jeszcze raz, to po niej przebiegnę. Dawaj! Upa! Karino, wierzę w ciebie! Nie jestem szczęśliwa! Les połamańco! Niech ktoś jej na pocieszenie chociaż da trochę owsa. Dla ciebie skacze Dorin! Karino! I mocno, konkretnie tak tu w ryjno! Les no i... Brawo, nie ma co zbierać! Dobra! Byłaś mi inspiracją i prawdziwym przewodnikiem. Trenerem oraz promykiem słońca, za którym gnałem. Kiedy tylko będziesz chciał po kimś pogalopować, powiedz, pomogę ci. Panie reżyserze, na drodze. Tak. Czad. Trzeba by jeszcze nakręcić te sceny, co się nie udają, aha, co na końcu się puszcza. No to kręć, Dorin. Te, co nie wyszły. Oje, bardzo dobrze, oje, bardzo dobrze. Jak wy się podlizujecie, jak wy się zachowujecie? I siostrę swoją tak poniżasz? I ty, Warren, też nie siostrę, tylko Dorin, akurat proszę cię, dystans. Chodzi o film. Chodzi o film. Ale nie o relacje, brat, siostra. Chodzi o sztukę. Bierz a ja przykład. Co? Przyszła artystka, wykonała swoją pracę, a ty nie potrafisz tego docenić? Czy ty my już nic kochamy. Nie potrafisz w filmie? Nie wiem, czy się kochacie. Ja bym uważała, że się nie kochacie. Dobra. Widać, że ktoś może szczerze mnie pokochać i to nie jesteś ty! Cicho, cicho! Teraz... Właśnie to jest ona! Teraz scena. Odbiłaś konia swojej dziewczynie, znaczy... Odbiłaś dziewczynie chłopaka, konia i teraz musisz ją pogonić... pogonią, żeby uciekała, jakoś tak... Ale ja to zrobię tak dyskretnie. Dyskretnie, jak bo chcesz. Bo ja zawsze załatwiam swoje brudne sprawy w białych rękawiczkach. No akurat nie mamy rekwizytów, więc... Podejdę bliżej, żeby ci było pogonić mnie łatwiej. Dori, porozmawiajmy o tym, jak kobieta z kobietą. No. Wiesz, chęci. Ci faceci, oni chcą ci zrobić krzywdę, ja to wiem. Ja też wiem. Tak, ale my kobiety zawsze się dogadamy. Czyli? Mam takie jabłko, ono jest bardzo smaczne. Tak. I myślę, że jak je zjesz, wszystkie twoje problemy znikną. Zaturte jest, tak? Zaturte. Się zamknij, przecież mówi do mnie, nie? Odławi się. Dobra. A jak kręcę od dołu, to obie niekorzystnie wyglądają. Albo wiesz co? Zrobimy inaczej.
My sobie pogadamy bez nich. Właśnie. A oni niech sobie tutaj galopują. Dokładnie, tylko my w trójkę. To są mędy, ha. To są mędy. Ale... Tak, jesteście mędy. Dobra, no i co, koniu? A co zrobiłem źle? Coś? W sensie co? Nie wiem, no my dobrze. Mi też tak się wydawało, no. Baby są jakieś inne. Tak się cieszę. On ma chory kręgosłup. Nie szkodzi, już mam zdrowy. Wy się też, także kanapa jest twoja, Harriet. Ktoś siedział na mojej kanapie, ktoś jadł z mojej miseczki. Przyzwyczaiłem się tylko te dwie, ale to... Znacie się niby, ale dokonam jeszcze raz oficjalnej prezentacji. To jest Harriet, to są nasze dzieci. Tak, możesz do nich mówić. Weź, spadaj, weź. Weź. Harriet, nie przejmuj się, on do matki prawdziwej Harriet, też mówił, córęko, weź, spadaj. Harriet, córęko, czyś ty zwariowała? Przytula cię do piersi, chodź. Ale czyś ty niżej. Harriet, czyś ty zwariowała? Czujesz te matczyny uścisk. Nie, Dorin, nie broń się, nie obronisz się. Nie obronisz się przed matką, która pracowała w FBI, także spokojnie. Chorem. Witaj, Harriet. Coś ty narobił. Bardzo jak to co? Stary dziad poleciał na takie coś. No. To ma być nasza matka? Harriet. Macocha, nie matka, ale macocha. Harriet od dzisiaj mieszka z nami. Harriet, byłaś moją przyjaciółką. Co się z tobą stało? Jak nadal teraz do jestem. Mnie mówisz, że jesteś moją matką? Teraz jest moją przyjaciółką bardziej niż twoją była. Ludzie, przecież my kręcimy serial, no coś takiego, to jest klapa. To jest nieudany pomysł fabularny. Całe szczęście, że już nie chodzimy do szkoły, bo na wywiadówkach by była siara, co? I to jaka? Nie wiem, czy zauważyłeś, Jonathan, ale wreszcie rodzeństwo zaczyna współpracować. Właśnie, udało mi się połączyć rodzinę, jak tak. widzę, a bardziej nawet Harriet udało Brawo mi dla Harriet. Naszą rodzinę. Dziękuję. Bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Będzie ci z nami dobrze. Nie całujcie się przy nas. Proszę? Nie całujcie się przy nas. Dobrze, idziemy pod drzewko. Chodź. Tato! Chodź. Wydasz na nią całą forsę, która miała pójść na operację twojej prostaty. Jaką forsę? Jaką forsę? Jaką prostatę? Oczywiście. Nie, on żartuje. Ja nie mam czegoś takiego. Ojcze! Nie mogę na to patrzeć. No ludzie, popatrzcie. No, co, nie, no. Tak się cieszę. No, ja też. To jest... Ojcze, czy wiesz, mogę jak to się pożyczać? Czy wiesz, jak to się zakończy? Proszę? Wiesz, że ona rozgrabi twój majątek? To nie czy ty wiesz, że ona po prostu zupełnie oczadzieje, mieszkając tutaj z nami? To tego się obawiam, że może oczadzieć. Rzeczywiście, z wami to proszę. No to nie mogłeś sobie znaleźć kogoś w twoim wieku, jeszcze parę takich kobiet żyje. Będziemy się przebierać. Ale mnie nie interesują kobiety w moim wieku. Interesują mnie kobiety młodsze od mojej córki. Tak jest wie? Kryzys, nie mamy tyle jedzenia. Spokojnie, wyżywi się, przy was się wyżywi. Mniej Dość. Będzie Dorin jadła. Ja malutko jem, dużo piję, ale jem malutko. A, malutko, ciekawe od kiedy. Przecież widać, co się dzieje. No, dobrze, słuchajcie. Dość tych złośliwości, to jest decyzja nieodwołalna. Nie wy będziecie nam układać życie. A gdzie ona będzie spać? Dzieciaki, spójrzcie na to z tego punktu widzenia. Ona razem z miłością do waszego ojca przynosi ze sobą oszczędności. Jakie? Takie, które możemy włożyć. Możecie włożyć wy, brylanty interesu Owensowego. A potem możecie je wyjąć. Teraz? Blondhead maturę. No ludzie, no przecież... Ale spójrz, jak my pięknie wyglądamy. Właśnie chodzi o to, Harriet, że nie wyglądacie pięknie. Poczekaj, poluzuj sobie ten paseczek, bo pęknie. Po prostu jakby was... Mam bardzo dużo luzu, proszę bardzo. Jedyny plus... Bo to piasek do biustu, to ja nie wiedziałem, że to jest. Ale zobacz, mamy podobne gabarety, możemy sobie ciuchy pożyczać, wymieniać się, możemy się, wiesz, jakoś tak scalić. Co? Dorin, naprawdę, będziesz szczęśliwa ze swoją nową macochą, mówię ci. Nie chcę, żebyś była moją... Nie chcę do ciebie mówić, macocho. Nie musisz, mów mamusiu. Ty jesteś moją przyjaciółką, Harriet, oczadziałaś. Będę mamusią przyjaciółką.
To jest idealny układ, kiedy matka jest przyjaciółką dla swojej córeczki. Ale związki buduje się latami, relacje buduje się latami. Nie może być tak, a ile lat my się znamy? Przepraszam, weszłaś do naszego domu i chcesz, żebym dzisiaj do ciebie mówiła matko? Tato, powiedz, że to jest jakiś kawał, że to jest Halloween. No właśnie. Przyniosłeś sobie taką dynię do domu, no. I to był koniec, drodzy państwo. Wystąpili dla państwa Joanna Kołaczkowska, Agnieszka Marylka-Litwin-Samańska, Artur Andrus, Robert Górski, znany Wojtek Kamiński, Marcin Wójcik, Wojtek Tremiszewski, Piotr Bałtroczyk, Marek Grabie, Janusz Rewers, Michał Wójcik. A jako gośćmi byli Andrzej Poniedzielski i Monika Richardson. Dziękujemy państwu bardzo. I mogę wam powiedzieć, że na wiosnę będzie kolejnych 12 odcinków w telewizji, także oglądajcie Spadkobierców, naprawdę warto. Dziękujemy wam bardzo. Dobranoc! Jesteście w porządku.